A zebraliśmy się tutaj, o właśnie, tak jak widać, na galowo dopraszaliście się tak, gdzie jest ten z czarnym pasem, w końcu żeby się pokazał, także jest. Gratulacje możecie składać pod jeszcze nagraniem. Roboczy, ale jest. Jeszcze roboczy, tak, taki na szybko sprawiłem, bo taki jaki chciałem mu sprezentować, kurde, był niedostępny na razie w Polsce. Całej Polsce, więc czekamy, będziemy czekali, także roboczy czarny pas jest. Co zajęło, żeby to osiągnąć? No, długie tygodnie, znaczy lata pracy w ogóle, głównie naszej, wyjazdów, wszystkiego, bo od osoby, która walczyła i daleko zaszła w turnieju UFC, zresztą może by zaszedł dalej, gdyby nie to, że dwie ostatnie walki stoczył ze złamaną ręką, więc mógł być nie drugi, a pierwszy w tym turnieju UFC, Gerard Gordeau, utytułowany mistrz, nie pamiętam, czy już kurczę, czy świata, czy wiecie, jaka jest moja pamięć, tak? Ale nawet przyjmując, że siedmiokrotny mistrz Europy w Sawatei, chyba pięciokrotny w Kyokushinie. W kickboxingu też. I tam w kickboxingu i no, lista niesamowicie długa. Gerard Gordeau. I usłyszeć z jego ust, że walczysz jak pieprzony Bruce Lee. No to jest coś, to jest coś. W tym miejscu podziękowania po raz kolejny dla Polskiej Akademii Wing Chun Kung Fu, których wsparcie, wiedza pozwoliły, bardzo się przyczyniły do tego, żeby to osiągnąć. Naprawdę to co się dzieje w Kung Fu świetnie się sprawdza w walce, jeśli to wyprowadzić na taki poziom właśnie tej praktyczności, odzyskania tej też straconej w Kung Fu wiedzy, tak? Tak jak to, co my robimy w karate, w Kung Fu jest podobnie. I jak chcecie odzyskiwać tą straconą wiedzę, to właśnie do nich, bo oni to robią. I to niesamowicie się przydaje w walce. Te ćwiczenia, czucia ciała przeciwnika, to jest rewelacja. I właśnie to między innymi dzięki temu. Więc później dopiero tygodnie przygotowań bezpośrednio do startu, gdzie walczyliśmy cały czas. Na treningach Bartek niejednokrotnie stoczył te 30 i więcej walk. Później właśnie tam pojechał, oprócz elementów techniki, które też wymogi były bardzo wysoko, jak mi właśnie Bartek zdawał relację, niestety nie mogłem być z nim. No i później 30 walk, tak? Test kumite obowiązkowy, 30 kumite na przyznawaniu na pierwszy dan, na drugi jest 40, na trzeci jest 50, także zapraszamy, dlatego lubimy tą organizację, bo jest tak. Tam się, jak mawia mój przyjaciel, filmik będzie 18+, tak, tam się nie rżnie psa w chorą dupę, jak mój dobry przyjaciel mawia. I oto jest i po prostu bomba, także jego ciężka praca. Mieliśmy tu coś tam ponagrywać, ale tak naprawdę czas goni. Obiecałem żonie, że na ósmą będę, zresztą też chcę być, bo codziennie naprawdę mało się z nimi widzę. Więc będę zmykał, więc tylko krótka prezentacja, proszę, oto on, okręć się, osz, tak, tutaj, ten, tak, z tej strony, osz. Tutaj tak wygląda, jest bomba, także dla tych, którzy pytali o Robina i jego czarny pas, także... Pas, lecimy. No to lecimy, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.